śpiewam aleluja. Śpiewam aleluja w obecności nieprzyjaciół mych. Śpiewam aleluja mocniej niż niewiary głos. Jeszcze raz śpiewam. Śpiewam aleluja. Melodia. Melodia moją bronią jest. Śpiewam aleluja. Śpiewam aleluja. No dalej, niebo walczy. Niebo walczy zamiast mnie. Ogłaszam to, gdy wokół sztorm. Zaśpiewam głośniej, słyszę jak ucieka zło. Coraz głośniej, moc.
zaśpiewajmy, gdy czekaliśmy. Gdy czekaliśmy w ciemności, gdy już cień nadziei znikł, wtedy Ty przyszedłeś z nieba, miałeś łaskę w oczach swych, by spełniły się proroctwa, słowo przyszło na ten świat, zostawiło tron swej chwały, by zamieszkać pośród nas. Zaśpiewajmy razem, godzien chwały. Czas uwielbienia. Mam nadzieję, że tak jak my tutaj, tam gdzie teraz jesteście, razem z nami uwielbialiście. Ale czym byłoby nasze spotkanie, gdyby nie kilka newsów i kilka informacji o tym, co będzie działo się w naszym kościele w przyszłym tygodniu. I ta informacja jest niesamowicie ważna, więc zapiszcie ją bardzo dokładnie, bo już w przyszłą niedzielę, 28 czerwca, widzimy się na żywo! Przepraszam, za bardzo się podekscytowałam, ale tak, wracamy 28 czerwca, godzina 17, widzimy się na Polnej 7
A, to będzie nasze pierwsze spotkanie na żywo, więc przyprowadźcie swoich znajomych, przyjdźcie sami, to będzie niesamowite wydarzenie, będziemy znów mogli się zobaczyć i chcę też z tego miejsca powiedzieć Wam, że jako Kościół zachowamy wszelkie środki ostrożności i bezpieczeństwa, tak abyście czuli się z nami bezpiecznie, więc 28 czerwca, Polna 7a, godzina 17. Chcę Wam również przypomnieć o tym, że jako Kościół jesteśmy dostępni na wielu platformach, na social mediach, m.in. na Facebooku, na Instagramie i naszych kazań również możecie słuchać na Spotify, na SoundCloudzie i na YouTubie. Wszystko jest łatwo dostępne, wpisujecie tylko Life Church Warsaw. I tak jak co niedzielę z tego miejsca chcę przez chwilę mówić o tym, o czym mówimy co niedzielę, czyli o hojności. Robimy to co niedzielę jako kościelna rodzina i jeśli jesteś z nami po raz pierwszy, jeśli dopiero nas poznajesz, nie czuj się do niczego zobowiązany, nie czuj się do niczego zobowiązana. Jest to coś, co robimy jako kościelna rodzina, ponieważ chcemy razem budować to miejsce, chcemy razem budować ten kościół. I chciałabym przez chwilę, żebyśmy skupili się na pewnej historii, która jest zapisana w Ewangelii Jana w 6 rozdziale od 1 do 15 wersetu i nie będziemy jej czytać, ale wierzę, że większość z Was ją zna i jest to historia, w której Jezus w niesamowity sposób rozmnaża 2 ryby i 5 chlebów tak, aby 5000 mężczyzn mogło się najeść. W Biblii jest napisane 5000, ale prawdopodobnie było tam o wiele, wiele więcej osób, około 20 tysięcy. I to, co mi ta historia pokazuje, to jest miejsce, w którym Jezus mówi: to, co masz, jest dla mnie wystarczające. Twoje minimum może być moim maksimum. Daj mi to, co masz, a ja to rozmnożę tak, że będziesz pełny dosyta i ludzie wokół ciebie również będą pełni dosyta. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, że twoje minimum, twoje 2 ryby i 5 chlebów może być w naszym kościele maksimum. Więc jeśli Bóg w tym momencie porusza twoje serce, chcę ci powiedzieć, że twoje minimum może być dla nas maksimum. I zachęcam cię w tym miejscu, gdzie teraz jesteś, abyś hojnie dał, abyśmy mogli dalej budować to miejsce, abyśmy dalej mogli się rozwijać i abyśmy dalej jako Life Church Warsaw mogli nieść pomoc innym. I w tym momencie właśnie tutaj pokazują się możliwości tego, jak możesz przelać swoje pieniążki. Pojawią się również one w komentarzach. Jesteśmy wdzięczni za Waszą hojność i jesteśmy podekscytowani tym, co przed nami. Cześć Kościele, dobrze Was widzieć. To jest nasza ostatnia niedziela online przed powrotem na Polną. Fizycznie w końcu się spotkamy. Nareszcie. Nadal będziemy mieć naszą obecność online, ale ja jestem tak podekscytowany, że z tego powodu dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj myślałem nad kazaniem, nad słowem, które wierzę, że będzie zbudowaniem. I jak mówię zbudowaniem, to mam na myśli zbudowanie, bo musimy zacząć budować się na nowo. Dla nas wszystkich, dla całego naszego kościoła lokalnie tutaj w Warszawie i dla nas wszystkich online, bo wiem, że wiele osób ogląda nas online. A dzisiaj pomyślałem sobie, że dobrym tematem będzie powiedzieć kazanie o domu, którym jesteśmy, bo jesteśmy kościołem, który jest domem. I niesamowite jest to, że przez ostatnie 15 tygodni byliśmy w domu i możemy wrócić do domu. Więc dzisiejsze słowo nazwałem z domu do domu. Kiedy myślę sobie o naszym powrocie, myślę sobie o naszym celu jako chrześcijan, jako kościoła, myślę, że największym przywilejem dla nas i celem zarazem jest to, żebyśmy zrozumieli i pojęli obietnice Boże dla nas indywidualnie, ale tak jak mówiłem to kiedyś, Biblia nigdy nie traktuje nas do końca indywidualnie. Ojciec traktuje nas jako wspólnotę. Ojciec, Bóg Ojciec mówi w swoim słowie do ludu i mówi do nas jako grupy. Więc jesteśmy gotowi na to, żeby jako grupa zrozumieć obietnice Boże, dlatego że jesteśmy Jego dziećmi i Bóg Ojciec dla swoich dzieci ma najlepsze obietnice. Podczas lockdownu, podczas naszej fantastycznej pandemii, którą mieliśmy online i mogliśmy wszyscy słuchać i karmić się, mieliśmy miesiąc, a właściwie 6 tygodni, w których mówiliśmy o Bożych obietnicach. Jedną z Bożych obietnic na temat domu możemy przeczytać w liście do Efezjan. Jest tam napisane tak.
Tak więc nie jesteście już obcymi, nie jesteście przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. List do Efezjan mówi nam, że jesteśmy tymi, którzy mieszkają razem z Bogiem. Mało tego, w Biblii możemy znaleźć fragmenty, które mówią, że jesteśmy kamieniem, z którego zbudowany jest dom. Jesteśmy żywym kamieniem. Każdy z nas jest żywym kamieniem, a razem tworzymy mury, tworzymy ściany, tworzymy podłogi. Razem tworzymy konstrukcję, która jest w stanie być domem dla tych, którzy nie mają jeszcze domu. I myślę sobie o powrocie do domu, myślę sobie o powrocie do kościoła, myślę o tym, co się stanie, kiedy razem się spotkamy. I nie mogę przestać ekscytować się faktem, że znowu będziemy razem. Więc dzisiaj chciałem przeczytać nam długi fragment, ale soczysty fragment. Będziecie mogli sobie przewinąć, jeżeli będzie dla was za długo. Ale piękny fragment z Księgi Jozuego, z 3 rozdziału, który wierzę, że jest odpowiednikiem tego wszystkiego, co Bóg mówi do nas jako do kościoła na ten sezon. Możesz myśleć sobie, bo wierzę, że dla wielu z nas jest to rzeczywistość, że po 15 tygodniach bycia w izolacji, bycia bez większej społeczności, bycia ciągle online, a bycia może bez pracy, może bez jakiejś większej perspektywy na wakacje, może czekając na powrót do szkoły, na studia, albo czekając na powrót do normalności, możesz myśleć sobie, że dawno nie rozmawiałeś z Bogiem. Może myślisz sobie, że Bóg do ciebie nie mówi. Może myślisz sobie, że nie ma już nic dla ciebie nowego w życiu, albo nic w 2020 roku nie wydarzy się na tyle ekscytującego, żeby poruszyć twoje serce i twoją duszę. Wierzę, że dzisiaj to słowo będzie mówić do ciebie i wierzę, że dzisiaj podekscytujesz się tak samo jak ja. Mamy fragment o przejściu przez Jordan i ten fragment o przejściu przez Jordan jest o tyle ważny, że jest kluczowym elementem nie tyle w historii narodu żydowskiego, ale jest kluczową historią dla nas jako wierzących. Przeczytam go, to jest 17 wersetów, bądźcie ze mną. A tak jak mówię, możecie sobie przewinąć, ale przegapicie słowo. Czytamy od 1 wersetu w 3 rozdziale. Jozue wstał wcześnie rano i wyruszyli z Sittim, bardzo ładna nazwa miejscowości. Gdy przybili nad Jordan, on i wszyscy Izraelici zatrzymali się nad rzeką. Przed przeprawą po upływie 3 dni przełożeni przeszli przez obóz i polecili ludowi, gdy zobaczycie skrzynię przymierza z Panem, waszym Bogiem i kapłanów lewitów niosących ją, to i wy ruszcie z miejsca pomiędzy wami. Ruszcie z miejsca i idźcie za nią. Tylko zachowajcie odległość około 2000 łokci pomiędzy wami a nią. Nie zbliżajcie się do niej, do skrzyni. Dzięki temu zobaczycie wyraźniej, którędy macie iść. Szczególnie, że wcześniej tą drogą nie szliście. Jozue powiedział też do ludu, poświęćcie się, gdyż jutro Pan dokona wśród was cudów. Kapłanom natomiast polecił, podnieście skrzynię przymierza i przejdźcie przed ludem. Podnieśli ją więc i ruszyli na czele pochodu. Pan tymczasem powiedział do Jozuego, dzisiaj zacznę wyróżniać cię lub wywyższać cię, jak mówi inne tłumaczenie, na oczach całego Izraela, by ludzie przekonali się, że ja byłem z Mojżeszem, tak i będę z tobą. Ty zaś nakaż kapłanom niosącym skrzynię przymierza, gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, to zatrzymacie się nad nimi. Następnie Jozue zwrócił się do Izraelitów, zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana, waszego Boga. A Jozue powiedział, po tym poznacie, że Bóg jest żywy pośród was. I czytamy dalej, że stanęli nad Jordanem i gdy stopy kapłanów niosących skrzynię Pana spoczną w wodach Jordanu, wówczas wody Jordanu płynące od źródła zostaną wstrzymane i staną jednym wałem. Inaczej wody Jordanu zamienią się w 2 mury, a po środku będzie sucha gleba, którą będzie można przejść na drugą stronę rzeki. Musicie sobie wyobrazić, Jordan nie był może największą rzeką, taką jak Odra albo Wisła, ale Jordan jest dość sporą rzeką w odcinku, którego przekraczali według biblistów. I musiało być to spektakularne wydarzenie, kiedy Jordan faktycznie się rozstąpił. Lud więc wyruszył ze swoich namiotów, aby przeprawić się przez Jordan. Kapłani niosący skrzynię przymierza, czyli arkę, szli na czele pochodu. Kapłani idą z przodu. To jest bardzo kluczowy moment. Gdy jednak kapłani niosący skrzynię przybyli nad rzekę i gdy ich stopy zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie, wody płynące z góry stanęły. Spiętrzyły się one w wał na znacznej długości od strony miasta. Adam, leżącego w bok od Sartan. Wody płynące w kierunku Morza Stepowego, natomiast to jest Morza Słonego, uszły zupełnie. Lud zaczął przeprawę naprzeciw Jerycha. W czasie tej przeprawy kapłani niosący skrzynię przymierza, czyli arkę z Panem, stali na suchym gruncie w środku koryta rzeki. Po suchym gruncie przechodził też Izrael, aż jego cały naród izraelski, cały kościół
znalazł się na drugiej stronie Jordanu. Okej, to był długi fragment, ale zostało nam jeszcze 10 minut tego, co chcę powiedzieć. A to, co chcę powiedzieć, jest istotne. Po pierwsze, trzy lekcje, które płyną z tego pięknego fragmentu, z tej pięknej historii dla nas jako Kościoła, są następujące. Z domu do domu, taki jest temat dzisiejszego kazania. Z domu do domu to jest coś, co ekscytuje mnie i chciałbym, żeby poruszyło w Was ducha. Dlatego, że wracamy do miejsca, w którym będziemy mogli patrzeć na nowo na siebie i będziemy mogli patrzeć na Chrystusa w nas. Okej? Trzeci werset w tej historii pokazuje nam, że skrzynia przymierza, na którą mieli patrzeć Izraelici, za którą mieli iść Izraelici i przed którą mieli iść kapłani, reprezentuje coś bardzo ważnego. Skrzynia przymierza reprezentuje Jezusa. I za tym Jezusem musimy iść, jak Izraelici szli za tą skrzynią. Praktyka jest następująca. Nie możemy stracić naszego domu z pola widzenia. Nie możemy myśleć sobie, że jeszcze trochę poczekam, zanim wrócę. Może wrócę do kościoła po wakacjach. Może fizycznie po prostu poczekam. Miałem tak fantastyczne doświadczenie kościoła online, że nie muszę tak naprawdę wracać, bo wystarczy mi online obecność. Chcę Ci powiedzieć, potrzebujemy mieć kościół i potrzebujemy mieć obecność Bożą przed swoimi oczami. Potrzebujemy skoncentrować się na niej, bo dom, w którym byliśmy fizycznie teraz, nasze domy i nasze mieszkania, przywołuje nas do domu, którym jest kościół. Tak jak skrzynia przywoływała Izraelitów i prowadziła ich do miejsca, w którym doświadczyli cudu i doświadczyli przełomu. Wierzę mocno w to, że dzisiaj my musimy praktycznie podjąć kroki i wrócić fizycznie do domu. To będzie ekscytująca niedziela, w której fizycznie będziemy mogli poczuć Bożą obecność. To, za czym najbardziej tęsknię, kiedy myślę sobie o fizycznym doświadczeniu Kościoła, o fizycznym doświadczeniu niedzieli, to tęsknię za ludźmi, za uściśnięciem dłoni, za spojrzeniem w oczy, ale tęsknię za wspólnotą i za tym ogniem Ducha Świętego, który możemy mieć razem, kiedy śpiewamy piosenki, kiedy słuchamy słowa, kiedy jesteśmy razem i razem mówimy amen i wiemy i odczuwamy Bożą obecność. Wiemy, że Bóg jest z nami. To jest taka rzecz, której nie chcę stracić ze swoich oczu i żadne z nas nie powinno jej tracić z oczu. Druga lekcja z 9 wersetu jest następująca. Musimy zbliżyć się do skrzyni, żeby słuchać słów Boga. Kiedy będziemy aktywnie słuchać słów Boga, zrozumiemy, że Bóg jest żywy i przyjmiemy obietnicę na temat ziemi obiecanej. Tak było, taka historia spotkała Izraelitów i taka prawda też tyczy się nas. Musimy być aktywnymi słuchaczami i aktywnymi uczestnikami. Praktyka jest następująca. Uwaga, słuchanie słowa, uwielbienie Boga, czyli śpiewanie razem piosenek, aktywna modlitwa wspólnie, muszą być praktykowane. Muszą być praktykowane wspólnie. Bo to otwiera przed nami możliwość do podbijania w życiu tego, co obiecał nam Bóg. Jeżeli Bóg obiecał Ci jakąś ziemię, jeżeli masz marzenie, jeżeli jest w Twoim brzuchu, w Twoim ciele pragnienie zdobycia czegoś, jeżeli jest jakieś powołanie nad Twoim życiem, potrzebujemy praktyki. Ta praktyka jest tylko realizowana, kiedy my idziemy za Bogiem i kiedy stoimy blisko Boga. Tak jak Izraelici stają blisko skrzyni, żeby móc przejść przez Jordan i szli za skrzynią, tak my musimy fizycznie znaleźć się w rzeczywistości Bożej. Nic nie dzieje się bez czegoś. Zawsze musi być coś, co uruchomi w nas pewną praktykę. Zawsze musi być jakiś klucz do naszego przeznaczenia. Tak mówi Biblia. I Biblia mówi o tym, że przebywanie w Bożej obecności, przebywanie razem jako Boży lud, jako Kościół sprawia, że uruchomią się w nas rzeczy, które mogły być uśpione, które mogły od nas odfrunąć na chwilę i usiąść na gałęzi. Marzenia, które mogły zastygnąć, które mogliśmy wsadzić do lodówek naszego życia. Te rzeczy mogą na nowo być pobudzone, kiedy będziemy wspólnie we wspólnocie, razem w duchu uwielbiać i skupiać się na Jego słowie, na modlitwie i na uwielbieniu. Wiecie, tu pomaga mi jedno bardzo ważne przemyślenie. Jezus chce, żebyśmy mieli zwycięskie myślenie. Zwycięskie myślenie nie jest kwestią przypadku. Zwycięskie myślenie kształtuje się w środowisku, w którym wszyscy możemy być domownikami, możemy budować wspólną kulturę patrzenia się na Jezusa. Jeżeli ktoś jest z jednej rodziny, jeżeli ktoś wychowuje się w jednym domu, ma jeden nawyk i te wszystkie nawyki, które możemy zbierać razem, ten jeden nawyk naśladowania Chrystusa, one mogą sprawić, że będziemy wszyscy w lepszym miejscu. Jak możemy w praktyce zacząć mieć jeden nawyk i jak możemy w praktyce zacząć zmieniać nasze myślenie na zwycięskie? Możemy wspólnie czytać słowo, możemy wrócić do naszych live group, możemy być w niedzielę, możemy być obecni, możemy wrócić do służby, możemy razem spotykać się na nowo, jeden na jeden, w grupach, możemy uczestniczyć w tym, co się będzie działo w wakacje, ale musimy zacząć praktykować społeczność, nie tylko fizyczną, ale i duchową. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy szli za
skrzynią przymierza, czyli za Jezusem Chrystusem. Tak bardzo ważne jest to, żebyśmy byli obecni, żebyśmy zbliżyli się do skrzyni, żebyśmy byli blisko Kościoła i wrócili do Kościoła. I trzeci, ostatni punkt na dzisiaj to fragment, który przeczytaliśmy sobie pod sam koniec. Musimy wykonać ruch zanurzenia się w Kościół. Tak jak kapłani weszli do rzeki, a dopiero ona się wtedy rozstąpiła, tak my musimy wejść do Kościoła, bo dopiero kiedy wejdziemy do Kościoła, kiedy wrócimy razem do domu, fizycznie będziemy obecni w duchowy sposób i fizyczny sposób, będziemy uwielbiać, modlić się i będziemy razem przeżywać Słowo i będziemy razem mogli porozmawiać ze sobą o tym, co Bóg mówi, będziemy mogli widzieć nową rzeczywistość i będziemy mogli doświadczyć rozstąpienia się i przejścia na drugą stronę. Nie wiem, czego dzisiaj potrzebujesz najbardziej, ale wiemy wszyscy, że każdy z nas potrzebuje przełomu, potrzebuje przejść na nową stronę, potrzebujesz doświadczyć tego zwycięstwa, które Bóg obiecał Tobie indywidualnie i nam wspólnie jako Kościołowi. I nie doświadczymy tego zwycięstwa, kiedy nie wejdziemy i nie zanurzymy naszych stóp. Dla mnie ten fragment mówi bardzo wyraźnie o tym, że musimy wejść i zanurzyć się w Bożą obecność. Musimy fizycznie zrobić krok do przodu i przyjść i być razem w Kościele, tylko kiedy będziemy częścią, a nie obserwatorem. Tylko kiedy będziemy fizycznie uczestniczyć, a nie będziemy stać z boku. To, co niedostępne i niezrozumiałe, stało się dostępne i przyswajalne dla nas. Okay? Trzeba stać się częścią czegoś, spróbować czegoś i przejść przez coś, żeby doświadczyć, czym tak naprawdę jest dom. Chcę Wam powiedzieć, że przez ostatnie 15 tygodni doświadczaliśmy domu w diasporze, w rozproszeniu. To piękne greckie słowo diaspora, ona oznacza Kościół w rozproszeniu. Kościół, który nie jest może przy swojej świątyni, ale spotykał się w swoim małym gronie geograficznie w różnych miejscach. Bo tak było w historii Żydów i tak było w historii Kościoła. Kościół, który rozpraszał się, ale był razem, bo wierzyli w Boga, który ich kocha. Dzisiaj z tej diaspory w naszych domach, z tej diaspory online możemy spotkać się razem i wspólnie przeżywać i wspólnie zanurzyć nasze stopy, żeby doświadczyć tego, co Bóg szykuje dla nas w nowym sezonie. To jest rzecz, którą żyję od kilku dni, to jest rzecz, którą żyję od kilku tygodni, wiedząc, że wrócimy razem do Kościoła. Nie możemy traktować Jordanu, tego, o którym czytaliśmy, i tego Jordanu, który chcemy spotkać fizycznie, nie możemy traktować Jordanu jako miejsca, które nic nie zmieni, bo nie widzieliśmy cudów wcześniej, bo tak dawno już nie widziałem Boga w akcji, tak dawno nie uczestniczyłem w uwielbieniu, w praktyce nie byłem na live grupach, może tak naprawdę nie miałem już siły oglądać wszystkich nagrań na YouTubie i wszystkich kazań. Nie możemy traktować tego Jordanu jako miejsce, które nic nie zmieni, bo wierzymy, że Jordan zmieni wszystko. Wierzę, że niedziela 28, kiedy zbierzemy się razem, kiedy będziemy mieć pierwsze uwielbienie, pierwszą modlitwę wspólną od tylu tygodni i będziemy mogli razem wspólnie przeżywać i posłuchać Słowa, wierzę, że to zmieni w nas bardzo dużo. Wierzę, że Bóg nas znowu postawi na nowym gruncie. Jeżeli możecie mi zaufać w jednej kwestii, wiem, że Bóg mówi do nas proroczo, dlatego że mówi ze swojego słowa i ze swojego ducha. Każdy sezon odpoczynku i każda zima zawsze zwiastuje kolejną wiosnę. I wierzę, że jest to wiosna i przebudzenie dla nas, jak tutaj jesteśmy, bo wierzę, że będą się działy piękne nowe rzeczy. Przez ostatnie 15 tygodni mogliśmy doświadczyć wielu cudów. Ludzie przychodzili do Boga, ludzie karmili się Słowem, ludzie doświadczali wspólnoty online, ludzie słyszeli pierwszy raz o Jezusie. Mieliśmy niesamowitą serię na 100%, mieliśmy rekolekcje, mieliśmy wspólną Wielkanoc, mieliśmy kilka ostatnich tygodni, w których mogliście usłyszeć wiele innych osób. Te wszystkie rzeczy, one składają się na jedną piękną praktykę. To były obietnice na temat Jordanu, a dzisiaj możemy wrócić do Jordanu i zanurzyć swoje nogi tak, żebyśmy mogli doświadczyć prawdziwego cudu. Bóg powołuje nas, powołuje Ciebie do tego, żebyśmy byli aktywną częścią domu, swojego Kościoła. Bóg chce, żebyśmy zdobyli to, co jest nam obiecane, tak jak Jozue razem z Izraelem przeszli na drugą stronę Jordanu, żeby zdobyć ziemię obiecaną. Musimy uczestniczyć w tym procesie, w tym wchodzeniu do rzeki, zanurzaniu się, żeby zobaczyć nową transformację i zdobyć te obietnice. I wierzę, że są obietnice nad Twoim życiem. Wiemy, że wrócą live grupy, wiemy, że wrócą teamy w Kościele, wiemy, że wrócą nasze spotkania z innymi, nasze kawy, wiemy, że wrócą nasze niedzielne spotkania. Te wszystkie rzeczy są potrzebne, bo są praktyką. I w tej praktyce chciałbym zobaczyć Ciebie. Chcę, żebyśmy na nowo przybliżyli się do skrzyni, szli za skrzynią, czyli za Jezusem Chrystusem, przybliżyli się do Jego Kościoła i razem weszli do tego Jordanu, czyli razem zanurzyli się w Bożej obecności w niedzielę.
28 będzie niesamowitym powrotem, dlatego że wierzę w nas, Kościele, i wierzę, że Bóg zrobi coś niesamowitego w tym kolejnym sezonie. Wakacje nie muszą być czasem, w którym nic się nie dzieje. Wakacje mogą być czasem odpoczynku i Bożego cudu. Odpoczynku i Bożego nakierowywania. Wierzę w to mocno. Na koniec zostawię Was z jednym bardzo ważnym fragmentem z Psalmu 84, 11 wersetu. Wolę być u progu domu Boga, niż w tymczasowych przyjemnościach tego świata. Kiedy patrzę na ten fragment, myślę sobie, Boże, przyjemnie było siedzieć w domu, przyjemnie było rozkoszować się Netflixem, YouTube'em, przyjemnie było nagrywać TikToki, przyjemnie było wykonać remonty, może robić zakupy online, może chodzić do parku, może wyjechać gdzieś na 2 tygodnie. To było niesamowite, ale bardzo tęsknię za Twoim domem. I tak jak mówi psalmista, chcę już nawet być u progu Twojego domu, żeby razem doświadczyć Twojej obecności, bo Twoja obecność zmienia wszystko. Moi drodzy, zapraszam Was z domu do domu. Wracamy i wiemy, że Bóg szykuje nowe, piękne, potężne rzeczy. Do zobaczenia. Tobie zaśpiewać chcę. Tobie zaśpiewać chcę uwielbienia pieśń. Tobie chcę złożyć hołd, Tobie oddać cześć. Każdym oddechem chcę, Panie, chwalić Cię, dla Ciebie żyć. Jezu, to imię Twe ponad wszystkim jest. Jezu, jedynie Ty mogłeś zbawić mnie. Każdym oddechem chcę, Panie, chwalić Cię, dla Ciebie żyć. O, dla Ciebie żyć, święty, święty, nikt Ci nie dorówna. Jesteś ponad wszystkim, chcę oglądać Twoją chwałę. Proszę, sobą mnie napełni, prowadź mnie. Zaśpiewać chcę uwielbienia pieśń. Tobie chcę złożyć hołd, Tobie oddać cześć. Każdym oddechem chcę, Panie, chwalić Cię, dla Ciebie żyć. O, dla Ciebie żyć, Jezu. Dla Ciebie żyć.
dziękujemy Ci, że możemy zawsze biec do Ciebie, możemy zawsze biec w Twoje otwarte ramiona. Bez względu na to, jaka była nasza przeszłość, bez względu na to, co zrobiliśmy, Ty witasz nas z otwartymi ramionami i kochasz cały czas, niezmiennie. Kochamy Cię z całego serca, jesteśmy tu tylko dla Ciebie, uwielbiamy Cię, dziękujemy Ci za Twój Kościół i błogosław nadchodzący tydzień. Amen. Hej, mój kochany Kids Clubie. Jestem już gotowa na kolejny odcinek naszej dobranocki. Przygotowałam sobie pyszne, gorące kakałko, ubrałam moją ulubioną piżamkę i bardzo serdecznie zapraszam Was przed ekrany. Kamienie, proca i olbrzym. Pierwszy król Izraela miał na imię Saul. Saul nie był posłuszny Bogu, dlatego Bóg posłał proroka Samuela. Tak, tego Samuela, który słyszał w świątyni Boży głos. Znajdź człowieka imieniem Jesse, powiedział Bóg. Jeden z jego synów będzie kolejnym królem Izraela. Samuel odnalazł Jessego w Betlejem. Przyjrzał się dokładnie jego synom. Wszyscy byli przystojni i silni. Nie, nie. Żaden z nich nie będzie królem. Nie obchodzi mnie to, jak wyglądają. Interesuje mnie tylko to, co jest w sercu człowieka, powiedział Bóg. Jesse zawołał swojego najmłodszego syna, Dawida, który właśnie skończył pasać owce. Samuel spojrzał na niego i wtedy Bóg powiedział: to jego szukałem. Zgodnie z Bożym planem, Dawid został ogłoszony następcą króla Saula. Jakiś czas później Izrael toczył walki z państwem Filistynów. Ogromny wojownik o imieniu Goliat rzucił Izraelitom wyzwanie. Chciał, aby przyprowadzono do niego najpotężniejszego izraelskiego wojownika, którego pokona, ale wszyscy Izraelici, nawet ci najsilniejsi, byli przerażeni. W tym czasie Dawid przyniósł jedzenie dla swoich braci w wojsku. Usłyszał wezwanie Goliata i rozgniewał się. Jak on śmie tak wątpić w siłę Izraelitów? Ja będę z nim walczył. Zaskoczony król Saul ofiarował Dawidowi własną zbroję. Nie. Bóg pomagał mi walczyć z dzikimi bestiami. Pomoże mi też pokonać Goliata. Dawid wziął 5 kamieni i proce. Czy ja jestem psem? Przychodzisz do mnie z 5 kamieniami i patykiem? Zaśmiał się Goliat. Ty masz włócznię, a ja mam pomoc samego Boga. Dawid umieścił kamień w procy i wystrzelił. Kamień trafił Goliata w sam środek czoła i powalił go na ziemię. Dzięki Dawidowi Izraelici pokonali Filistyńczyków. Z Bożą pomocą Dawid stał się bohaterem. Nikt nie przypuszczał, że Dawid będzie w stanie pokonać wielkiego olbrzyma. Ta historia uczy nas, że aby pokonywać trudności, nie musisz być największy i najsilniejszy. Możesz zaufać Bogu i poprosić Go o pomoc, a On zawsze doda Ci siły.